Dzisiaj pokażę, jak wymieniamy dysze. Mały palnik nie chce mi się w ogóle palić. Średnie to tak bidnie, ledwo co tam widać. Ten też tak przerywa jakoś. Nie bardzo. No duży. Jedynie duży się pali. Kupiłem sobie na Allegro od użytkownika akcesoria gaz. Komplet dysz. W cenie 5 zł tylko. Warto sobie kupić 5 kompletów, darmowa wysyłka, jak ktoś ma smarta. No niestety, raz na jakiś czas trzeba wymienić. Proszę zobaczyć, jak tam zbiera się tych brudów, śmieci. Trochę oleju się wylało. I się jednak pozatyk. Bierzemy sobie wykręcane te stare dysze. Kuchenka nie jest jakaś stara, ma tylko 2 lata. To te dysze się wykręcają. A jeżeli jest kuchenka 10-letnia, to trzeba sobie psiknąć wódę. Psiknąć sobie wódę wcześniej. Odczekać. I dopiero później delikatnie wykręcić, żeby łebka nie ukręcić. Bo później trzeba się bawić w rozwiercenie, gwintowanie albo korpusy wymieniać. Nic przyjemnego. Nie powinno się tam tego zalewać żadnym płynem myć. Tylko odkurzacz, odkurzaczem powciągać i wymyć. Zrobimy trochę zbliżenie do dziurki, a ja włączę. I teraz sobie bierzemy, sprawdzamy sobie numerację dyszy. 115 to jest 1,15 mm duży palnik, 1,20, 1,25, takie rozmiary się stosuje przy dużych palnikach. 1,03 lub 0,97 lub 0,95 do średnich palników. Tak samo 0,95, 0,98, 1,03 średni palnik. To są niewielkie różnice. I 0,72 lub 0,75 mały palniczek. Oczywiście jest to gaz ziemny, sieciowy. No i teraz sobie zobaczymy, jakie to sprzedają te dysze. Mały palnik, ładnie się pali, średni. No, teraz można taki gotować. Małe płomienie są fabrycznie wyregulowane, także tutaj, no już, babcia będzie zadowolona.